teraz potrzebny. Dobra, spróbujmy. Czy wiwerna kontra... Czy wiwerny kontra... Jakby się krzywda się nie stała. Teraz pełna ofensywa. Taka na maksa już. No i szamanki to skończą. Niezłe one są naprawdę te jednostki. O, zniekształcenie z... O, tu jest jeszcze do wiedzy. W sumie im więcej wiedzy posiądę, tym lepiej, bo potem Kujin ma jeszcze jedną rolę do odegrania. A to nie będę się przejmował takimi pierdołami. Z nimi będzie. Ale oni są już groźni. Więc musimy mieć się na baczności. O, tu jest kamyk. Skorzystamy z niego jako naturalnej przeszkody. Tylko niestety on będzie nas przypiekał. No oni są niestety tacy uciążliwi. Lepiej się nie zbliżać. No i tak zauważyłem, że oni są dość blisko koników. Niestety za blisko. Dobra, nic się nie dzieje. Pamiętajcie, nic się nie dzieje. Ale to nic. Kapisz to? Ha! Żart. Good job, man. O, na demony niezła kosa. Demoszyk. Nie, zupełnie nie rozumiem tej decyzji. Chociaż trochę rozumiem. Prawdopodobnie chcę, żeby zużył kontratak. Żebym zużył kontratak na kogoś słabego i to jest jedyne moje wytłumaczenie takie. Dobra, ten może jeszcze nam wryć kupy niezłe. Ale my mu zrobimy jeszcze większe. No nie jest źle. Bywało gorzej. Mamy jeszcze... ponad połowę centaurów. Zaraz na obiad będą wzywać, tak zauważyłem. Niedobrze. Dobra, jeszcze porozkradajmy te ziemię z czego się da. Ja bym radził to zrobić, bo potem będziemy potrzebowali kasy. Jeszcze mamy kasy w postaci. Jeszcze mamy, tak zauważyłem, kasy w postaci tych. O, to też sobie wezmę. Najpierw to. Przede wszystkim to. Myślisz, że ja was się boję? Stop. Na nich na... O nie! Nie, nie, mają te... No mają te tych pierdolonych Legolasów. Żałuję, że się podjąłem tego. No ale może nie będzie tak źle. To nie, lepszym pomysłem będzie przyspieszenie tych panów. O, trochę bitów straciłem. Ciekawe kiedy. Dobra, mięsko armatnie wystawić. Na nich mi najmniej zależy. Niestety nie połknęli haczyka. Źle! O nich dostanę jeszcze większy pierdol. Mówiłem. To ja wczytuję autozapis i dam. W ogóle dam. Ominę ich po prostu. Oni nie. Oni strzegą. 30 na pewno? Już mam ich. Wróć. A o, 3 wilki, co tam.
Dobra, ja tych panów zostawiam w spokoju. Ale tych już nie, to są cepy. Niestety wytrzymały cepy. Może gniew Hordin zrobi większą krzywdę, ale ja bym się na to nie nastawiał specjalnie. No jak widzicie, wiele nie zdziałałem. Nawet nie udało mi się go powodnie zwolnić. A oczywiście tych. Dobra, lepiej ich nie ruszaj. Dobra, dalej mam ponad... ja tylko trzy centaury. A w obozie uchodźców będzie coś ciekawego? Ja, wypierdalaj. W obozie uchodźców należy się spodziewać wszystkiego. Właśnie w trójce było takie dziwne coś, że najpotężniejszym... w dwójce najpotężniejszą jednostką był tak zwany... Czekajcie, dajcie mi sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Błękitny smok, co nie? I można go było nabyć właśnie w takowym obozie. To trochę niecodzienna sytuacja, żeby smoki korzystały z takich rozwiązań, prawda? Ale cóż, nie czepiajmy się logiki w trójce, bo to się mija z celem. Oni są słabi. Ta ich zdolność też jest słaba. Więc się ich w ogóle nie boję. Wiecie, jak mogę ich zjechać ładnie. No ale nieźle im te wiwerny pocisnęli oni. Widzicie, tylko dwóch. Co to ma być, panowie? Dobra, tu mnie nikt nie dosięgnie. Będziemy korzystać z takich trochę niestandardowych rozwiązań. Dajmy się póki co. No, dziękuję, że strzeliłeś w to, o którym chciałem. A Wiverna zregeneruje się zaraz. No, 40 odzyskała. Jedyne straty dwóch marnych wojowników. Oczywiście w obronę będziemy inwestować. Bo atak jest potężny, ale obrona troszkę mniej. Dobra, już ograbiliśmy do cna. A jeszcze oni zostali, ale z nimi nie mam zamiaru. Nie bierzcie im tego za złe, z nimi w ogóle nie mam zamiaru się... A, dalej wy jesteście. A, poczekam do końca tygodnia. Widzicie? Ich będzie odrobinę więcej, na to radziłbym się nastawić. Ale z 5 do szczęścia to raczej poradzimy. I tu jeszcze będziemy ich dodatkowe szczęście. No, dokładnie. I chodź tu, szczylu. No i w tych wilków tak trochę straciliśmy w tej bitwie. Więc to już nie jest byle co. Ja pamiętam, że jak na początku, jak
grałem w Heroes, to pamiętam właśnie w to. To i zupełnie kompletnie sobie ignorowałem ten tryb taktyczny, po prostu tak jak było, to je. I to był koszmarny błąd, bo często to może naprawdę wpłynąć naprawdę mocno na całą bitwę to może wpłynąć. Jak głównie nie porozstawiamy, no to możemy mieć znacznie większy. No proszę. Jak pięknie. Minus 1, a niestety za nisko ja obniżyłem. Dobra. Podblokuj ich trochę. Dobra, teraz oni są jak ich przyspieszymy. Niestety nic z tego. No i oczywiście nieźle nam centaurów, bo ja próbowałem coś z tym zrobić, ale niestety, jak widzicie, się nie udało. No oni są bloknięci, nic mi nie... No chyba... Dziękuję, dobranoc. Dobra, ty się nie boisz pokorzyć. Dobra. O Jezus Maria. Ile tam masz? Nie ciekawi. Dobra. Cofnąć się wszyscy. Wszyscy się cofnąć, bez wyjątku. No niestety z tą balistą mówić. Chcę... No, tego chciałem. I ty się odsuń. Nie popaw się. Chciałem, żeby się ta wiwerna zregenerowała. Bo już wystarczy, że dużo wilków poświęciliśmy i centaury. Witaj, wyrocznio. Nie marnuj oddechu. Wiedza, żywiołaki, portal, przedmiot mocy. Wiem. Tak naprawdę szukam tu pracy jako wieszczka. Nie lubiłam tę górę. Ale to moja część. Nie potrzebujemy więcej. To się zobaczy. Tutejsi ludzie z pewnością polubią czytającą kości, która jasno gada. To lepsze niż zabawne zagadki. Chcesz może odsprzedać swoją chatkę? Nie, nie jest na sprzedaż. Proszę, w pobliżu jest portal. Przejdź przez niego. Bądź mądra. Znajdź relikt. A jeśli obiecasz nie robić mi konkurencji, to powiem ci jeszcze... O, głos Laszlo i Hank Wula. Zatopiona świątynia pełna skarbów. No i proszę. Udzin chętnie ruszy gdziekolwiek, byle z dala od gór. A przedtem, w poprzednim dialogu mówiłaś co innego. Zdecyduj się. Stop. Save. Save the fucking game. No troszkę was dużo. Ja cofnę wszystkich. A, jeszcze musi się znaleźć miejsce dla nich. On nas nie dosięgnie. Tak jak się tego spodziewałem. To ja już mogę w sumie... źle. Myślałem, że się wykonuje ruch inną jednostką. Czyli tymi panami tam z boku. Dobra. Wypierdalaj. No proszę was. Nie bolało.
Ale was zaboli. Za słabo uderzyłem. Dobra, luz. Z takimi stratami mogę żyć. O nie! Nie! Nie zgadzam się! No dobra. Tylko jeden raz. Wszyscy do przodu, tchórze. Czemu oni tak szybko zawsze muszą wykonywać ruch? Z pierwszej mi się zbić, co? Tak szczerze, to jak patrzę na godzinę, to mnie się trochę spieszy. A ich już se możesz zabijać. Ich użyteczność już dawno... przestała być użyteczna. To zdanie było bardzo polskie. Kolejna misja, którą źle zapamiętałem. Myślałem, że będzie krótka. Szczerze mówiąc. Atakować mi tego dziada. Jeszcze w dupę dostał. Yeah. W dupę dostał. Jest pięknie. Dobra. Je, kontynuujemy. A, no proszę. Nawet nie straciłem wszystkich. Jak pięknie. Skusiłbym się na artefakt, gdyby nie to, że muszę ten. Ale nimi już się zajmę, żeby ich nie przybywało. Oczywiście. Oczywiście! Zaakceptuję te straty jak swoje. No chyba nie. Dziewczyno, trochę powagi. Już wzywają. Dobra. Jedziemy. Już ostatnia bitwa w tej sesji. Bo już niestety wzywają na obiad. Więc chyba sami rozumiecie, że konieczność wyższa. Ale mi się trochę moja wina, mi się zachciało tak nagrywać odcinek. Czekajcie, wszyscy mają mnie... Nie, tylko oni. To ich proszę. Dobra, wysunąć armatę. Dobra, rozdzielić się. Trochę ich poblokujmy. O, te wiwerny wspaniale będą blokować dojście do pozostałych jednostek. Nie ma już co się pierdolić z jakimiś okrzykami. Załatwimy to szybko. Co? To już przesada. Dobra, pewne zwycięstwo. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jest coś ciekawego. No misiar, na niego mi się skusił, ale niestety jest za drogi. Ale to już kupię chętnie. No, już jest uzbrojony.
Dobra, to by było na dzisiaj na tyle. Tak więc mówił Marszał i jeszcze wszystkim widzom miłego wieczoru.